Witajcie, moi drodzy, w kolejnym warsztacie podsumowaniu warsztatu z zeszłego tygodnia. Przepraszam, że nie pojawił się w poniedziałek, ale dużo rzeczy miałem na głowie, więc dzisiaj zerkniemy sobie na to, co, na czym pracowałem. A pracowałem nad praktycznie trzydziestką, nad modelami do trzydziestki i będzie to tak trochę połączony odcinek, trochę druku 3D i trochę trzydziestki. Także zapraszam do obejrzenia tych oto modeli. No dobrze, więc zacznijmy od największego i najbrzydszego, czyli od szarego kupy kawałka plastiku. To jest Kratos do Herezji Horusa. To jest ten nowy model, który wyszedł. Ja na chwilę obecną złożyłem go tyle. Wczoraj w poniedziałek składałem go na streamie u tego Peinco U Mateo. No i złożyłem go w taki sposób, że będę mógł sobie te bronie wymieniać. Jak widzicie, o jedną, drugą broń mam wymienną. Nie wiem jeszcze, jakie je zamontuję, jak zrobię. Element zrobię taki, żeby te broń jakoś tam się jednak trzymały. Tej broni jeszcze nie zamocowałem w żaden sposób. Trzeba obciąć po prostu te cycki, te te, te pypcie i można. Ja sądzę, że wmontuję tutaj za to po prostu jakąś szpachlą i dobiję tam magnes i będę to wszystko po prostu robił tak klik, klik i to się wszystko będzie ładnie łapać. I będę mógł sobie tą broń wymieniać w zależności od tego, co będę chciał. To samo zrobię tutaj. Tutaj widzicie, mam dokładnie tak przygotowane bronie, yy, dziurki. Większość broni, z tego co widziałem, jest na takich bolcach, które tam można wciskać, więc zobaczę, czy to się da yy, wymieniać, czy będą łatwo się po prostu wyjmować i wkładać. Yy, jeżeli się nie da, to będę coś drukował, pewnie jakiś element, który tam będziemy wciskać. To samo ze sponsonami. Sponsony też będę w jakiś sposób, yy, może nie magnesował, ale robił modularnie. No i druga rzecz, nad którą pracowałem, to jest, nie wiem czego, czemu tego pokazałem, ale to jest Sikaran, to jest troszeczkę inny model, ale zobaczcie, myślałem, że ten jest kawał żywicy, kawał plastiku, kawał czołgu, no ale ten jest dużo większy, taki większy brat, starszy brat przyszedł po prostu. No i tutaj mamy wydruk, tu mamy chiński odlew lewiatana, a tu mamy mój odlew. To jest mój pierwszy, jeden z pierwszych odlewów. Ups, wydaje mi się, że wyszedł całkiem nieźle, jak na odlew. No więc, zobaczcie, jak widzicie, jest różnica w rozmiarze. Model 3D, możliwe, że go też trochę nóżki mu inaczej złożyłem, bardziej prosto, ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę ten model jest źle zaprojektowany, źle przeskarowany. Na razie go wydrukowałem tak, będę go malował. Może, jeśli mi się nie spodoba, albo drugi, o którym zaraz powiem, wyjdzie lepiej, to wtedy go sprzedam, albo po prostu będzie jeden większy. To nie jest jakiś wielki problem. Nie, nie jest też dużo większy, nie? nie jest też dużo większy, bo jest tak, powiedzmy, o. Nie ja wiem, o pół centymetra o pół centymetra wyższy jest może. Niewiele większy. Na stole to nie będzie nie powinno robić różnicy. Oczywiście są przed brudzinkiem i przed nałożeniem jeszcze wszystkich kalek, bo na szczęście znalazłem kalki do, do Herezji Horusa, więc będę na tego też zakładał jedną kalkę. Tutaj mój numerek kiedy założę. Jakieś inne oznaczenia. Jeszcze coś będę robił w miejscach, gdzie jest w miarę czysto i będę robił kalkomanie. I to samo zrobię z tym, że też nałożę kilka kalek jeszcze różnych jakichś symboli, jakichś różnych rzeczy, no i dużo, dużo broodzingu. Ale najpierw czekam na podstawkę, aż przyjdzie w stagrafie. Jak widzicie, aha, i plan teraz z tym modelem jest taki, że ten model, dokładnie cały model wezmę, wydrukuję w 98%, po prostu minimalnie, minimalnie go zmniejszę. I powinien bardzo dobrze pasować. W, ten, w tym momencie pasuje całkiem nieźle. No bronie są zrobione, br bronie naprawdę wyglądają jeden do jednego praktycznie. Zwróćcie uwagę sobie: bronie wyglądają jeden do jednego. To jest druk 3D, ten po lewej. No i nie ma tutaj żadnego oryginalnego modelu, bo to też jest odlew. <laughs> Więc tak, to trzeba ubrudzić. To trzeba zrobić, żeby to jakoś wyglądało. I tak naprawdę. Z, w herezji Horusa w tym tygodniu robiłem tylko te dwie rzeczy. Oczywiście składałem jeszcze masę, masę żołnierzyków, których pokażę Wam teraz. To jest osiemdziesiątka <laughs> kolesi, których malowałem. O Boże, składałem. Tutaj macie dwa taktykale, 20 taktikali. I tutaj mamy pierwszy oddział z meltami. Meltagany. Nie wiem, czy już ich pokazywałem. Nie pamiętam, powiem szczerze, czy ich pokazywałem, ale ich składałem. No i mamy drugi oddział przygotowany do przyjęcia do przyjęcia miejsce launcherów. Oni mają wszystkie swoje namieniki, wszystko jest pięknie, ładnie. Wykorzystujemy tutaj, jak się nazywa, wykorzystujemy tutaj zestaw, który się pojawił te Special Weapons, Heavy Weapons. Natomiast jest jeden problem. Zwróćcie uwagę, że nie przesz przeszkadza mi trochę ich czy ten ich, ich wydech, więc nie wiem, czy będę musiał ostatecznie jakoś montować dziwnie, czy po prostu to jakoś tutaj się zmieści, czy czy coś. Tu mam jeden problem. W najgorszym wypadku wszystkim je, wszystkim im, którzy mają obetnę ten jeden wydech, po prostu, nie będę się z tym y, cackał. Y, pamiętajcie, że te wyrzutnie nakiet są przystosowane do MK6, a to są MK3, y, więc to są trochę starsze. Podejrzewam, że z tymi nie miałbym problemu. Zwróćcie uwagę, o, to byłoby chyba trochę lepiej, aczkolwiek też przeszkadza. Y, możliwe, że kolesie, którzy mają mislą czery, mają obcinane, tutaj mają, mają tylko jedną stronę. Muszę zerknąć sobie w instrukcji, muszę zerknąć sobie w jakichś źródłowych. No, ale tak to będzie wyglądało. No i jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać, a mianowicie rzecz nad którą pracuję. Nie wiem, jak dużo tutaj będzie widać, bo światło jest takie dosyć no, inne, powiedzmy. Ale mamy taki oto stół. Jest to stół, który mam te płytki od, 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 od hurtowni Arbus. To są nie pamiętam już się w tym momencie, jak one nazywają, ale materiał możecie znaleźć na moim kanale, gdzie link zamieszczę. A tereny to są to jest stary Kickstarter z firmy Studio Level. Więc tutaj mam trochę syfam w garażu jeszcze w tym momencie, ale nie, próbuję zrobić coś takiego, co będzie fajnym skirmiszowym terenem do Kiltima może, tak na trochę na siłę, do jakiegoś do jakiegoś fallouta może. To jakieś różne może do One Page Rules, może jakiegoś tam Zone Alpha, cokolwiek mi wpadnie do głowy i nie przejmuję się w sumie takimi pustymi przestrzeniami, bo te pustsze przestrzenie, na przykład tutaj, też chcę zapełnić jakimiś, nie, wiecie, no, przeszkadzajkami, które gdzieś tam będą po prostu. Poza tym, też na takich stołach przyda się czasami pusta przestrzeń, na przykład, można o, zrobić to, dostawić tutaj. I już mamy trochę mniejszą pustą przestrzeń. Tu mamy trochę więcej luzu, i wtedy sobie możemy tutaj coś dostawić. Jakiś inny luźny murek, który gdzieś tam sobie znajdziemy. W każdym razie tak to wygląda. Jedyna rzecz, którą muszę zrobić, ponieważ nie wiem, czy trzymałem te tereny w złych warunkach, ale pokrzywiły mi się wszystkie dachy. A tutaj są grywalne wnętrza. Więc o, zobaczcie. Grywalne wnętrza, tylko trzeba je pomalować. No i trzeba skończyć po prostu malowanie tego wszystkiego, więc fajnie będzie wpadać do budynku, strzelać się przez okna i robić różne rzeczy. Także tak wygląda projekt mojego stołu, który będziecie mogli zobaczyć, jak będę budował, na którymś streamie, któregoś razu usiądę i będę robił, będziemy mieli streama z garażu. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, do następnego razu, jak będę pokazywał cuda i cudenka, które robię. Jak widzicie, mamy trochę terenów, mamy trochę trzydziestki, mamy trochę sklejania, mamy trochę w druku 3D. Różnorodnie u mnie na kanale jest, więc trzymajcie się ciepło i zaglądajcie następnym razem Nara!